Piotr Sitek, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy 10. jubileuszowy memoriał Józefa Gajewskiego. Chcemy tak naprawdę podkreślić ważność tego jubileuszu i osoby. Powiemy o rozpoczęciu budowy podełckiego odcinka trasy Via Baltica. Zaczyna się mniej więcej w tym miejscu, jak stoimy, kilka kilometrów dalej w stronę Ełku. Oraz przypomnimy otwarcie nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Staraliśmy się o to, żeby doszło do czegoś takiego, do budowy takiego obiektu. 30-lecie istnienia szkoły świętowała Szkoła Podstawowa nr 10 w Suwałkach. Z tej okazji w placówce odbyła się uroczysta akademia. Wszystko rozpoczęło się mszą świętą w kościele pod wezwaniem świętego Kazimierza Królewicza. Później został zasadzony pamiątkowy dąb. W auli szkolnej odbyło się spotkanie młodzieży z olimpijczykami Adamem Krzesińskim, Luizą Złotkowską, Dariuszem Goździakiem i Wojciechem Fortuną. Jak mówi w rozmowie z Radiem 5 Halina Walędzewicz, dyrektor szkoły, szkoła powstała w 1989 roku. Aktualnie w jej murach uczy się prawie 1000 uczniów. Szkoła się zmienia, pięknieje, jest po termomodernizacji, dzieci młodsze mają piękny plac zabaw, uczniowie piękny kompleks nowoczesnych boisk. Też dostosowujemy szkołę, proszę Państwa, do XXI wieku. Zmienia się dziennik, nie ma papierowych dzienników, jest już i dziennik. Także większość sal wyposażonych jest w tablice interaktywne. Także korzystamy z tych nowoczesnych technologii. W Suwałkach odbył się 10. jubileuszowy memoriał Józefa Gajewskiego. To swoiste siatkarskie święto. W tym roku w miejscowej hali Ośrodka Sportu i Rekreacji zmierzą się 4 drużyny z polskiej plus ligi. Oniko Warszawa, Indyk Pol AZS Olsztyn, Trefl Gdańsk i debiutujący w plus lidze Ślepsk Malow Suwałki. Gospodarze rozgrywek nie mają wątpliwości, że memoriał będzie obfitował w wiele pozytywnych sportowych emocji. Chcemy tak naprawdę podkreślić ważność tego jubileuszu i osoby w postaci świętej pamięci pana Józefa Gajewskiego. A po drugie chcieliśmy bardzo pożegnać się z tą halą i z takimi dobrymi wspomnieniami w dobrej jakości, bo na tej hali świętowaliśmy największe sukcesy naszego klubu i chcemy, żeby te sukcesy zostały dobrze zapamiętane, dlatego chcemy się w piękny sposób pożegnać, mając tutaj na myśli oczywiście wynik sportowy, ale też i jakościowy, czyli przy tak wspaniałych zespołach i osobistościach, jakie dzisiaj są w Suwałkach na hali. Szósta edycja Marszu po zdrowie odbyła się w sobotę w Suwałkach. Nad zalewem Arkadia Nordic Walking uprawiało kilkadziesiąt osób. Organizatorką wydarzenia co roku jest Bożena Kamińska, posłanka Platformy Obywatelskiej. Jak mówi w rozmowie z Radiem 5, jesień wcale nie jest szara i smutna. Ja bardzo się cieszę, bo pierwsza edycja Marszu Seniora odbyła się w 2012 roku, podczas mojej pierwszej kadencji. To jest inicjatywa, którą podjęły panie w Parlamencie Polskim. To jest parlamentarna grupa kobiet. Podjęła taką decyzję właśnie, żeby angażować się w aktywność z seniorami, ale również i z młodszymi pokoleniami. Zachęcać do chodzenia na kijach Nordic Walking, bo one nie są skomplikowane, a rzeczywiście uruchamiają prawie wszystkie mięśnie naszego organizmu i dają tutaj poczucie rzeczywiście takiego treningu i również spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Też cieszę się ogromnie, bo ta szósta edycja pokazuje, że tych osób jest wiele, którzy rozpoczęli właśnie nawet dzięki tej akcji chodzenie na kijach i to jest dla mnie największy sukces. Miejsce spotkań otrzymali seniorzy w miejscowości Zielone Kamedulskie, gdzie w budynku byłej podstawówki powstał klub seniora. Dziś przed południem odbyło się jego otwarcie. W środku jest sala spotkań, kuchnia, siłownia, sanitariaty, słowem wszystko, co potrzebne do wspólnego spędzania czasu, kulinarnych warsztatów i innych form działalności. W okolicznościowej uroczystości wzięli udział między innymi Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości oraz wiceminister MSWiA, Witold Kowalewski, starosta suwalski i Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy Suwałki. O oprawę artystyczną zadbały panie z gminnego zespołu śpiewaczego Wigranie. Podczas okolicznościowych wystąpień Zbigniew Mackiewicz, wójt gminy, zauważył, że była już siedziba szkoły, dostała nowe życie. Dzięki rządowemu wsparciu w wysokości 150 tysięcy złotych gmina mogła zagospodarować obiekt tak, aby służył seniorom.
Właśnie dzisiaj dajemy mu drugie życie. Drugie życie poprzez to, że powołujemy nowe funkcje, które on będzie w tej miejscowości i gminie Suwałki będzie sprawował. To jak widzimy była kiedyś szkoła, budynek po zlikwidowanej szkole już kilkanaście lat temu. Otwarcie nowej komendy Państwowej Straży Pożarnej odbyło się w Suwałkach. W uroczystościach udział wziął Jarosław Zieliński, wiceminister MSWiA, Leszek Suski, komendant główny Straży Pożarnej, komendanci wojewódzcy, przedstawiciele służb mundurowych i strażacy z regionu. Budowę jednostki rozpoczęto w styczniu 2018 roku. Dziś przecięta została wstęga, a prace w komendzie strażacy rozpoczną pod koniec października. W nowym budynku znajdują się pomieszczenia biurowe, miejsca na pojazdy operacyjne, a także garaże i myjnia. Jak powiedział Arkadiusz Buchowski, komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, o tę jednostkę strażacy starali się od ponad 20 lat. Oddanie tej komendy dzisiaj jest zwieńczeniem wielu lat starania. Przez ponad 20 lat staraliśmy się o to, żeby doszło do czegoś takiego, do budowy takiego obiektu, ale najbardziej zależało nam na tym, żeby powstała tutaj druga jednostka ratowniczo-gaśnicza, która będzie zabezpieczała całą północną część miasta i powiatu. Jest to obiekt wybudowany zgodnie z najnowocześniejszymi wymogami obowiązującymi w Państwowej Straży Pożarnej. On jest wyposażony w podstawowy sprzęt niezbędny do funkcjonowania komendy i jednostki przede wszystkim ratowniczo-gaśniczej. Ruszyła budowa podełckiego odcinka trasy Via Baltica. 9 października na placu budowy odcinka S61 wysokie raczki wbito symboliczne łopaty. Chwycili za nie w okolicach miejscowości Długie w gminie Kalinowo m.in. parlamentarzyści Wojciech Kossakowski, Małgorzata Kopiczko oraz wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, a także Paweł Czemiel, doradca w Ministerstwie Infrastruktury. Jak mówi Mirosław Nicewicz, dyrektor olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odcinek o długości nieco ponad 20 km ma być gotowy w 2021 roku. Dzisiejsza inauguracja dotyczy drogi S61 Via Baltica o długości nieco ponad 20 km. To jest odcinek Wysokie Raczki. Zaczyna się mniej więcej w tym miejscu, jak stoimy, kilka kilometrów dalej w stronę Ełku, właśnie węzłem Wysokie, a koniec odcinka to jest istniejący węzeł Raczki już na Podlasiu. O szereg pracowni gabinetów lekarskich, pomieszczeń dla pacjentów i sprzętu rehabilitacyjnego powiększył się ośrodek rehabilitacji w Suwałkach. Wszystko za sprawą rozbudowy pawilonu drugiego ośrodka, która pochłonęła 7 milionów złotych. Pieniądze na budowę pochodziły między innymi ze środków wojewódzkich i unijnych. Budżet państwa zapewnił pieniądze na sprzęt, w tym nowoczesną aparaturę diagnostyczną do wykonywania badań ze szczególnym uwzględnieniem ścięgien i nerwów. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie nowo powstałych pomieszczeń. O przedsięwzięciu mówiła zebranym na uroczystości Irena Łukaszuk, dyrektor ośrodka rehabilitacji w Suwałkach. Uzyskaliśmy ponad 1100 metrów dodatkowej powierzchni użytkowej. Utworzyliśmy 9 przestronnych pracowni rehabilitacyjnych, 7 gabinetów lekarskich, 3 pomieszczenia wypoczynku pacjentów i jedną nowoczesną salę szkoleniową oraz 5 pomieszczeń pomocniczych i socjalnych. Również dzięki realizacji tego projektu zakupiliśmy sprzęt rehabilitacyjny taki jak 4 ugule z osprzętem, 2 atlasy, 4 rowery, 2 stoły do ćwiczeń ręki manualnej oraz nowoczesny komputerowy system do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi. Rok funkcjonowania suwalskiej karty mieszkańca podsumowały władze miasta. Chodzi o rozbudowany system zniżek oraz zwolnień z opłat skierowany do wszystkich mieszkańców Suwałk. Od 1 września ubiegłego roku przystąpiło do niego ponad 24 tysiące osób. Jednym z jej celów jest zwiększenie, bez względu na sytuację rodzinną i majątkową, dostępności do dóbr kultury, sportu i rekreacji zarządzanych przez miejskie jednostki organizacyjne i instytucje kultury. Jednocześnie karta ma służyć umacnianiu poczucia tożsamości lokalnej i zachęcać do płacenia podatków właśnie na rzecz Suwałk. Zdaniem Czesława Renkiewicza, prezydenta miasta, zamiar osiągnięto. Zauważyłem bardzo duże dodatnie saldo migracji oraz dużą dynamikę wpływów z podatku PIT, mówił podczas konferencji prasowej poświęconej karcie. Są pewne dane, które świadczą o tym, że nie wiem, czy to karta spowodowała, ale mogę przypuszczać, że tak się stało.
Ten mój wniosek wyprowadzany jest z tego, że jak analizuję migrację z miasta i do wewnątrz i na zewnątrz miasta, to popatrzcie Państwo na dane statystyczne za ubiegły rok. Migrację. My mamy bardzo dobre dodatnie saldo migracji. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.